Proszę Państwa, nie byłaby współpraca Giżycka i Dubna możliwa, gdyby nie istotne wsparcie tutejszej ludności, społeczności ukraińskiej oraz wsparcia Związku Ukraińców w Polsce. Poproszę teraz Pana Piotra Tymę, szefa Związku Ukraińców w Polsce. Wszechczesni ojcy, Panie Konsul, Pani Sekretarz, Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz, Panowie Burmistrzowie, Panowie Radni. Jest mi niezmiernie miło, że mogę w roku, w którym nasza organizacja obchodzi 20-lecie, brać udział w uroczystości nie mniej ważnej, uroczystości 10-lecia podpisania umowy, nie tylko podpisania umowy, ale współpracy pomiędzy dwoma miastami, Dubnem i Giżyckiem. I tak słuchając przemówień moich poprzedników jako historyk, przypomniałem sobie, że warto by było powiedzieć o tym, o tych okolicznościach, nie tylko o tych szczegółach podpisania umowy, kto podpisał, w jakim charakterze i tak dalej, ale jaki to był czas, proszę Państwa, bo to jest też ważne, że obecnie między innymi o tym fakcie, o którym wspomniał Pan Mer Dudko po pomarańczowej rewolucji, nie jest rzeczą nadzwyczajną współpraca różnych miast w Polsce, województw, powiatów z partnerami na Ukrainie. Ale z tego, co pamiętam, jako działacz organizacji pozarządowej, jako publicysta, jako historyk, gdy miasto Giżycko podpisywało umowę o współpracy z miastem Dubną, z Dubnem, to nie była norma dla samorządów w Polsce, by aktywnie współpracować z partnerem na Ukrainie. Bardzo często osoby, które zajmowały się problematyką polsko-ukraińską, zwracały uwagę, czy mamy do czynienia z problemem dużej przyjaźni, porozumienia między prezydentem Kwaśniewskim, prezydentem Kuczmą, ówczesnymi prezydentami Polski i brakiem takiej infrastruktury współpracy na dole. I dlatego to wydarzenie, czyli podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Giżyckiem a Dubnem i później te 10 lat ciężkiej pracy, by tą współpracę napełnić, jak mówi się po ukraińsku, z mistem, przepraszam, zapomniałem, jakie to jest polskie słowo, treścią, to jest duże osiągnięcie, ale żebyśmy pamiętali, że to właśnie miasto Giżycko i miasto Dubno było prekursorami pewnej ważnej dla Polski, dla Ukrainy tendencji, że teraz to może o tym nie pamiętamy, bo 10 lat to szybko biegnie, tak jak Pan Mer wspomniał. Natomiast w 2000 roku podpisanie umowy z partnerem na Ukrainie to była ważna strategiczna decyzja i co najważniejsze, decyzja nie na papierze i za to ówczesnym inicjatorom tej współpracy i osobom, które pilnowały, dbały o to, by nie była to tylko współpraca na papierze, tak jak to się stało z wieloma innymi porozumieniami, z innymi miastami, tak się nie stało. Za to powinniśmy jeszcze i jeszcze serdecznie podziękować. I druga refleksja, która mi się tutaj nasunęła, dużo tutaj mówimy o roli społeczności ukraińskiej, o tym, że jest nasza społeczność, organizacja Związek Ukraińców w Polsce elementem tej współpracy, w ramach programu współpracy widzimy ogromną pomoc ze strony miasta Dubna i miasta Giżycka dla konkretnych przedsięwzięć kulturalnych, Dni Kultury Ukraińskiej, jesiennych koncertów muzyki cerkiewnej w mieście Giżycko. Odbyły się bardzo ważne uroczystości w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie i wiele, wiele innych cennych inicjatyw kulturalnych, które zmieniły swój charakter dzięki właśnie tej współpracy dwóch miast. Ale ja chciałbym tutaj też powiedzieć o czymś, o czym w tym ferworze dyskusji o dziesięcioleciu, czy wspomnień o dziesięcioleciu współpracy zapominamy, że miasto Giżycko wspierało społeczność ukraińską, nawet gdy nie miało współpracy, podpisanej umowy o współpracy z Dubnem. I za ten czas, który sięga lat 15, 16, 17, czyli ten okres przed podpisaniem współpracy, też powinniśmy podziękować władzom miasta, panom radnym, pani burmistrz, panu burmistrzowi poprzedniemu.
A więc byśmy nie stworzyli takiego wrażenia, że współpraca rozpoczęła się tylko 10 lat temu, natomiast wcześniej to tutaj byliśmy nieobecni, więc to by był nieprawdziwy obraz, więc dobrze by było o tym też pamiętać i za to w imieniu Zarządu Głównego Związku Ukraińców w Polsce chciałbym podziękować.